Teraz polecimy sobie po fajne wyruszenie kołnierzem. Popatrzcie, jak będziemy szli na krzyż, poruszenie tutaj. On oczywiście się skapnie, gdzie moją rękę podpojechał dystansowo, bo on będzie wiedział, że pójdę poruszenie krzyżowe. Ale jak ja złapię w ten sposób tutaj, z góry, to złapię. On często będzie myślał, że tylko jest kontrola i często walce, jak walczy tutaj, w ten sposób złapać, to się nikt się nie boi tutaj żadnego duszenia. No i z tego będziemy kontynuować, tak? Będę próbował go tu odkręcić. Staram się postawić moją nogę maksymalnie mu pod plecy. Druga noga idzie na pionowo. Podchodzę nogą do góry, dalej siedzę mu na żebrach, tak? Bo już się mogę prowadzić, dociskać, żeby nie próbował wstawać. I teraz trzymając tutaj za kołnierz, kładę się do tyłu i ściągam go za plecy, tu. Hop, hop, tak? I stąd będziemy dalej kontynuować. Jeszcze raz. Chodź może w tą stronę, żeby więcej widzieli. Tak, tak, to będzie lepiej widać. Tak, czyli atakujemy tu, jesteśmy tutaj. Jeden szczegół lepiej idzie, działa i tak, ale lepiej działa, kiedy jego ręce są pod moją ręką, a nie nad moją ręką, tak? Więc staramy się taki moment wyłapać, tu i skontrolować sobie, żeby ta moja ręka była jednak na górze. Za chwilę Wam pokażę jedną i drugą opcję. No i tu praca, no bo próbuję oczywiście odkręcić, podchodzę, moje kolano podchodzi ciasno. I teraz jak tu mam o ten sposób, że jego ręce są na dole, to od razu moja ręka się będzie wstawiać na szyję. No więc zaczniemy pierw od tej techniki, później pokażę Wam odwrotnie z ręką, która jest z góry, jak też udusić. No i teraz tak mówię, kładę się do tyłu, zobaczcie, nie kładę się nigdzie na bok, tylko idę po prostu tu do tyłu, wciągając go na plecy. Chodźcie z tej strony. Zobaczcie, że już teraz moja ręka ustawiła się mu na gwyce. Teraz wkładam rękę pod jego pachę, łapię za jego kimono i odcinam mu głowę. Tak. Jeszcze raz. Jesteśmy tu. Łapiemy za kołnierz, tak? Im głębiej, tym lepiej. Tu staram się go zgrulować. Podchodzę kolanem. Idę jeszcze do góry, z boku do niego. Moja pięta oczywiście tu blisko brzucha. I cały czas presja, żeby on nie działał. Wyciągam tu jego rękę, staram się kontrolować tutaj i teraz kładę się do tyłu. Hop, hop. Mam już tutaj rękę na szyi. Jedna opcja duszenia, za kołnierz dociągam. Druga opcja duszenia, za głowę, na swoje przedramię dociągam. Tak? Czyli tu, hop, albo tu, na przedramię. Hop. Ok? Wszyscy wiedzą? Tak. Lecimy. Raz, dwa.